Witam Cię w nowym, pięknym dniu. Już w Piotrkowie, już w domu. Skończyły się ferie, a tym, którym się zaczęły, życzę udanych ferii. A nasze były udane. Jestem w pracy, dlatego że przyszedłem wszystko posprawdzać, czy przez ten tydzień czasu nic się nie stało. W ogóle wyłączyłem w tym roku piec, zupełnie. Bo w ogóle nie było zimy, więc nie było potrzeby nawet takiego podgrzewania wody, wiesz, minimalnego. I wyłączyłem, chciałem sprawdzić, wszystko jest okej. Zadowolony jestem, koszty niewielkie związane z zimą, a śnieg i tak zobaczyłem. No właśnie, czy to jest dobre, że śniegu nie ma, a wtedy kiedy go chcesz, to jedziesz właśnie w góry. Tak się zastanawiałem, myślę, znaczy ja ogólnie kocham zimę i bardzo lubię. Ale wiesz co, dla gospodarki, dla ludzi starszych, wydaje mi się, że jednak to, że nie ma, tak jak w tym roku, śniegu w Piotrkowie w ogóle nie było. No tam lekko przyprószyło chyba raz, może dwa razy. Ale mówię o śniegu, który spadł. Nie, że to jest lepsze dla gospodarki, że lepsze dla ludzi. Napisz właśnie, jak ty uważasz, czy lubisz zimę. Ja lubię, uwielbiam, ale na przykład na narty. Więc wykorzystałem to, jadąc na narty w góry. Być może nie potrzebuję jej tutaj cały czas. Mam mniejsze koszty z pracą, zobacz. Zaoszczędziłem, myślę, że około 1000 zł. A gdybym, nie wiem czy pamiętasz, czy jeszcze mnie oglądałeś, jak miałem starą pracę, gdzie miałem olbrzymie i duże studio, to tam płaciłbym, bo właśnie widzisz, tam miałem tak, że płaciłem nawet, bo tam na trzy sklepy, trzy lokale składaliśmy się. Nawet jak mnie nie było, to i tak płaciłem. I to było bez sensu. To zadecydowało między innymi o tym, że tam było nieopłacalne. Tam płaciłem za ogrzewanie, nie wiem, bo tam 350 metrów kwadratowych było. Chyba około 1500-2000 zł miesięcznie. Więc nawet gdybym odciął prąd i gaz, to i tak musiałbym gdzieś tam płacić za te osoby, które były tam wtedy jeszcze w tym samym dużym budynku. Tutaj mam sam ogrzewanie i wyłączyłem. I cieszę się. Nie wiem, czy słyszałeś o tym nowym wirusie i tutaj oglądam. To jest w ciągu nocy, ale widziałem też w ciągu dnia szpital. Chińczycy budują na 1000 osób w 6 dni. I jest pokazane, jak oni to robią. 6 dni. Czego unikać? Dużo ilości fasoli. Fasoli, tak. Spotkałem się na siłowni, jestem z Gosią. Siemka, Gosia. Słuchaj, rozmawiamy o weganizmie, wegetarianizmie. Gosia, od kiedy? Września. Nie jesz? Nie jem mięsa. Od września nie jem mięsa. Miłosz je. Nie, Miłosz nie je. A aczkolwiek ostatnio sos zjadł na mięsie. Ale ciężko mi jest. Idziemy 44 minuty, ty 43. Jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, mianowicie odnośnie świąt. Gosia przed świętami, bo wiesz, wysyła się... Nie, ja muszę wyłączyć. To będzie za ciężko. Ty, Gosia, do mnie zadzwoniłaś z życzeniami. Tak. Nie? Gosia była jedyną osobą, która zadzwoniła z życzeniami. Czyli nie wysyłała SMS-y, nie na Messengerze jakieś tam różne, nie wiem, jakieś kartki, tylko właśnie zadzwoniła. Muszę Cię pochwalić i pogratulować. Później ja zadzwoniłem przed nowym rokiem, no bo mówię, muszę się odjeść, tak. Ale tak, także Gosia właśnie jakby preferuje telefon osobisty, tak. Nie? Po kilku osób, tak. Zadzwoniłaś. Bardzo mi miło, że jestem doceniona, czuję się. Pozdrawiam serdecznie. Weź załóż, mamy klapki. I tam, chodź, pokażę Ci, żebyś wiedział w ogóle, co się dzieje. Słuchaj, najpierw sobie sprawdź ścianę. Przejedź ręką po ścianie, troszeczkę się pobrudzisz. Proste? No. Przejedź. No. Jest równa? No. Dobrze, teraz wracamy do tematu remontu. Przez ferie nic nie robiłem. W ogóle przed feriami też nie potrafiłem się zmobilizować. Nie mam Tomka do pomocy. I Tomka nie ma. I muszę sam robić. Nie. Czyli tak, to jest naprzeciw. Poczekaj, właśnie. I teraz tak, dzisiaj robiłem tą konstrukcję. Ja w ogóle nie wiedziałem, jak to zrobić i tak dalej. No, robię jak mogę. Tutaj generalnie chcę, żeby tutaj... Generalnie chcę, żeby ta ściana... Żeby tutaj to, żeby to było zabudowane, czyli żeby nie było tych rur widać, no tak, to po pierwsze... No tak, się nie zmieści, zobacz. Nie, zmieściło się. Nie, no jest okej. Okay. Ale rur... że jest ściany. Ściana tutaj będzie ściana, tu. Ale tu będzie zagradzało, bo to wystaje. Nie, tutaj będzie ściana przed tym.
Tu będzie ściana, rozumiesz? Przed tym. Tak, uważaj, żeby się nie zaciąć. Tutaj będzie ściana, o, tutaj będzie szła. A tutaj zrobiłem miejsce na przycisk. Taką konstrukcję. Tam jest, zobacz Marcel, spójrz. Tutaj idzie miejsce na przewód, po to, żeby zrobić ewentualny podświetlany przycisk. I teraz jeszcze tylko nie wiem, co z tą częścią zrobić. Co, już? No. Już tak szybko? A tak mówiłeś, że będziesz mi pomagać. Co? No, a tak mówiłeś, że będziesz mi pomagać. Jeszcze taka ciekawostka, mianowicie odnośnie oprogramowania, z którego ja korzystam na Macu, to mam cały pakiet Adobe Creative Cloud. I tutaj jak widać, on jest od 2013 roku, opłacam cały czas 48 euro. No i teraz okazało się, że Adobe wprowadziło nową promocję. Zamiast 47 jest chyba 28. I to zrobiłem, jak byliśmy jeszcze w górach. Po prostu pojawiła się promocja. Dwa dni czy jeden dzień zostało do końca i mówię tak. No 20 euro to jest bardzo dużo, tak? Różnica. To samo oprogramowanie. Jeżeli ja tyle lat korzystam i będę korzystać, no to oszczędność jest bardzo duża. Tylko okazało się, że nie mogę zrezygnować. Znaczy nie, mogę. Tylko, że zostanie naliczona opłata za przedterminowe anulowanie 100 euro. Wiesz, ile to jest, Marcel? 100 euro? 400 zł. No, mniej więcej około 400 zł. Czyli jeśli anulujesz dzisiaj plan, to zostanie właśnie naliczona taka kwota. Tylko jak ja sobie obliczyłem, to ta kwota mniej więcej mi się zwróci, z tego co pamiętam, już po 10 miesiącach. Dlatego założyłem... Tak, dlatego założyłem inne konto. Założyłem inne konto, bo na to samo nie mogłem się zarejestrować. I mam nadzieję, że nie będę miał z tym problemów jakichś technicznych, nie wiem. Założyłem nowe konto, tam już zarejestrowałem swój produkt, ten za taniej o 20 euro, a ten z tego zrezygnuję. Także tak to mniej więcej, wiesz, wykombinowałem sobie, żeby zaoszczędzić. Korzystam z pakietu całego Adobe, czyli Adobe. Kiedyś przede wszystkim był Photoshop. Kiedyś był przede wszystkim InDesign, gdzie składałem różne druki, katalogi. To w InDesignie robiłem. Teraz korzystam z Adobe Premiere najwięcej, który też jest w pakiecie. No z Photoshopa, no ale tylko tak powiedzmy, że delikatnie. Z Illustratora do grafiki wektorowej. No i to tak jest mniej więcej. Ale jakby cały jest pakiet. I to jest bardzo fajne. Odkąd wprowadzili właśnie ten pakiet. W ogóle to był, te 2013 rok to był początki właśnie tego sprzedawania oprogramowania w pakietach, w subskrypcji. Kiedyś czegoś takiego nie było. To właśnie ta firma była jedną z pierwszych, która zapoczątkowała właśnie taki model sprzedaży. Teraz już jest normalne, ale kiedyś nie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będę miał z tego problemu. Co? Że nie? Ja wiem, że nie jesteś wegetarianem, ale chciałem się ciebie spytać. Miłosz uczy się. Synusiu, chodź kochanie. Weź. Chodź. Kiedyś tak się przytulałem do ciebie, a teraz co? Kiedyś to było. Kiedyś to było. Kiedyś nie musiałem pomagać, widzisz. A w czym mi pomagałeś? W czym mi pomagasz teraz? Kurde, dobra, dawaj jest pytania. Pytanie numer jeden. Znaczy tak, podoba mi się to, że idziesz w tą stronę. Oczywiście nie chciałbym, żebyś przeginał za bardzo. Czyli, a dobrze, wiesz co, też nie chcę za dużo zdradzać, bo może nagrać o tym u siebie odcinek. Ale powiedz mi, od jakiego czasu ci wzięło to, że nie jesz mięsa albo bardzo ograniczasz? A w zasadzie okay. Miłosz, jak jest na przykład jak drugie danie, to już nie jesz chyba od miesiąca czasu. No może zdarzyło ci się czasami, coś tam się zdarzy. No, takie maluteńkie, ale to jest nic. I czujesz, ale i czujesz... W ogóle nie. I nie brakuje ci tego? Nie. Właśnie ja jestem obrzydzony do mięsa. No, tak? No, ja nie to, że jest zdrowe, coś tam. Ja po prostu jestem obrzydzony do mięsa. Obrzydziłem się. I nie chodzi, że mi nie smakuje, bo mi bardzo smakuje. Ale no, obrzydziłem się. Mhm. Bo oglądam filmy, parę filmów. Jak robię to jedzenie. I od tego momentu już nie. W ogóle trzeba wiedzieć, że świat się zmienia. Ja ostatnio nawet im też mówiłem chłopakom, że to co teraz im się wydaje za
normalne to za jakiś czas będzie to passé, czyli że nie bardzo, no nie? Przykładowo mówiłem to o karpiach, tak? Że jak ja sprzedawałem karpie, to nikt się tam nie przejmował tym, że one były w reklamówce, a teraz jest przykładowo jest zupełnie inaczej. Myślę, tutaj ci mogę... O, jest Marcel ma tutaj taki ten helikopter. Myślę, że w ogóle za 15, za 20 lat może być zupełnie inaczej. Tutaj, wiesz, idziemy tym tropem, żeby nie jeść tego mięsa, zwierzęta, ale to nie tylko zwierzęta, bo żeby wyprodukowanie kilograma wieprzowiny, ile bardzo dużo potrzeba litrów wody, przykładowo. I ogólnie widzę, że te trendy takie proekologiczne będą coraz mocniej zauważalne i że to, co my teraz robimy w tym wieku, to za 15 lat, na przykład jak powiemy to swoim dzieciom czy komuś innemu znajomemu, to powiedzą, o Jezus. Przykładowo, Milo, czy bo teraz jest odnośnie tego wirusa, tak, jest ten wirus, on się rozpowszechnia i tak dalej po całym świecie, ale ponieważ jest bardzo łatwa możliwość komunikacji, lotnictwo, samoloty, można bardzo łatwo się przemieszczać z jednej i z drugiej strony. Natomiast chyba w Szwecji, w Skandynawii gdzieś, chyba w Szwecji powstaje ruch, który zniechęca do latania. I jestem ciekaw, czy tak jak Miłosz idzie w stronę tego wegetarianizmu, ja też bym chciał ograniczyć, to już mówiłem, jedzenie mięsa. Czy te wszystkie ruchy za 15, za 20 lat latanie samolotem, bo wydaje się, że wszyscy będziemy latać po świecie samolotami. A nie wiadomo. A może będzie tak, że właśnie to będzie niedobre. Tak jak jeżdżenie jakimś samochodem starym, czy coś takiego z silnikiem, że latanie samolotem po prostu szkodzi środowisku i ktoś powie, ty latasz samolotem? Nie dbasz o środowisko? Tak może być. Widzisz, ja miałem tylko był na balkonie rosół, ale z tego rosołu coś tam zrobię, jakąś zupkę, no i tam powiedzmy, że Miłosz zje. Natomiast przygotowuję też jemu i w zasadzie sobie, powiedzmy, ciecierzycę, zawsze kupuję w puszkach albo w słoiku. Ale chcę zobaczyć, ugotować, jak będzie ciecierzyca taka po prostu samemu gotowana. Może tak niezbyt ładnie wygląda, ale Miłosz jadł sushi. Tak, Miłosz to czy do wyrzucania już będzie, albo do zjedzenia. Miłosz jadł sushi, mam jeszcze serki z gór. No i zobacz, o, dziś przykładowo mam taką, tylko ona jest tak kiepska, ta ciecierzyca. Ale ja mam przynajmniej jeszcze ze 2-3 opakowania różne jakieś tam innej. Więc generalnie przerzucamy się właśnie na takie jakieś fasolowe rzeczy. Miłosz dzisiaj jadł i kupił sobie w ogóle, znaczy nie, ja kupiłem kiedyś, ja kupiłem taką fasolę, niezbyt to może tutaj ładnie to wygląda, no ale coś tam zjadł. No bo teraz trzeba znaleźć jakieś zamienniki, mięsa, coś co będzie dawało dużo, dużo białka i energii. No właśnie, i co tutaj może być, fasola, strączki, możesz mi napisać i podpowiedzieć, bo sam jestem ciekaw. Nie mam po prostu pomysłów za bardzo. Co robi, jakie robić dania bez mięsa, no nie? I tyle lat się gotuje i zawsze było to mięso, no nie? A tutaj trzeba się po prostu przestawiać. I ja jestem za tym, żeby właśnie się przestawić. Tydzień bez FIFA. Karty są trzecie najlepsze. Tak, jak przed wyjazdem zrobiłem coś takiego w FIFA, że wyprzedałem prawie wszystkich swoich zawodników i miałem mniej więcej tyle pieniędzy. I Marcel, jak ja straciłem pierwszego dnia prawie wszystkie pieniądze, 7 tysięcy miałeś dokładnie, to był załamany. Słuchaj, sytuacja wyglądała tak. W ogóle podczas całego wyjazdu w każdej wolnej chwili siedziałem przy FIFA. I to jest prawda. Ja opowiem, kiedy indziej zrobię o tym odcinek, bo tylko jeszcze chcę jeszcze poczekać. Dlatego, że ja te pieniądze, te 500 tysięcy, które straciłem, nadal mam. Nadal mam. Czyli odzyskałem, aczkolwiek myślałem, że straciłem. Ale chcę jeszcze troszeczkę porównać te schematy i zobaczyć i porównać do życia, do akcji, działania. Natomiast prawdą jest to, co widzowie mi pisali, że nie trzeba kupować, tak jak ja wcześniej kupowałem karty i wydawałem FIFA pointsy, żeby, nie wiem, wydawałem z 500-600 zł nieraz może i w tygodniu. Może nie, no ale dobra, no wydawałem duże jakieś tam pieniądze, w miarę duże pieniądze, a wydaje mi się, że nie potrzeba. Zaczynam kumać, bardzo dużo czasu, naprawdę mega dużo czasu poświęcałem przez te ostatnie 2 tygodnie na to, jak handlować, jak kupować zawodników i jest okej. I teraz już jest okej, ale prawie wszystko straciłem, natomiast się odbiłem. Mój skład mniej więcej wygląda właśnie w ten sposób, no i mam plus 500 tysięcy. Za te 500 tysięcy coś zawsze jeszcze mogę
Jeszcze mogę kupić. A on jest na zmianę. Daj mi zagrać nie. raz. Daj nie. mi. Proszę, bo Marcela odciągnęła od tego. Proszę cię, daj mi. Raz tylko chcę coś zagrać. Nie. Raz nie, i to wszystko. Nie. Jak nie, to nie. Także dziękuję tobie za oglądanie. Zostaw lajka, jeżeli ci się podobało. I do zobaczenia do następnego razu. Trzyma się, cześć! Trzyma się, cześć!